Bym nie zdążył, bym się zagapił. No, zbuduję domek. No, zaryzykuję. Spróbuję wykorzystać, że goniec nie broni piona B7. C6. I tu chcę zabrać na B7. Na hetman B6 chcę zagrać goniec E3. Mam taki gry plan. Pan Edward Benesz. Panie Piotrze, a może kiedyś Jacek Meczek z Marcello? Kto to jest Marcello? To taki torcik u mnie jest w sklepie. Tu miałem zagrać. O! No to tu. No to tu. O, nie chcę przeciwnik remisiku. A ja bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał remisie, a przeciwnik nie chce. Wszystko widzi, żadną łapkę nie wpada. Pięknie gra. O! No i gdzie ja, biedna sierota, pójdę tym konisiem? Figur podstawiłem. A, muszę pić. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Wiedziałem, że pan Piotr mnie stuknie. Proszę, jak kosi pan Piotr. W ogóle nie ma żadnych zahamowań. Kosi i kosi. O! Jak kosi. P5.
Pięknie pan Piotr kosi. Witam pana Krzycha. Nie, ale tak poważnie, panie Edwardzie, nie jadę słodyczy, więc i na ten torcik Marcello się nie skuszę. A co z tym pionem na C6? Panie Piotr. Szaszek. Szaszek. No, no, no. I co z tym gońcem? Co z tym gońcem? Zginął! Może zdąży. Może zdąży. Może zdąży, zdążyłem. Ajajajaj, ale się cieszę. No, panie Piotr, pięknie pan grał. Pięknie pan, panie Piotr, grał.